Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek. Juda odbudowana z ruiny. Od czarnego obrazu ludzkiej grzeczności, wynikającej z niej kary, prorok przechodzi do pełnego chwały obietnic przyszłego odrodzenia. Dzień Pana, wcześniej opisany jako dzień kary, jest teraz dniem zbawienia, gdyż właśnie zbawienie, a nie kara, jest ostatnim słowem Boga dla Jego ludu. Jednakże zbawienie nastąpi po karze, a nie zamiast niej. Smutną treść swojej księgi Amos kończy przesłaniem nadziei. Ród Dawina upadł tak nisko, iż wobec perspektywy rychłego wygnania nie był już nazwany domem, ale chatką. Mimo to królestwo Dawida zostanie odnowione i zjednoczone dzięki jednemu władcy. Poza granicami Izraela inne narody będą wzywać imienia Boga i doświadczać Jego błogosławieństw wraz z Izraelem. Księga kończy się taką właśnie radosną i pełną nadziei wizją. Biblijni prorocy nie nauczali, że kara pańska ma służyć wyłącznie karaniu. Niemal każde ostrzeżenie o nadchodzącej karze jest powiązane z wezwaniem do podjęcia odkupienia. Choć groźba wygnania była bardzo realna, Wszechmocny zachęcał zresztą swój lud do wytrwania, dając im obietnicę odrodzenia narodu. Owa reszta miała doświadczyć odnowienia przymierza. Tak więc ci, którzy doświadczą sądu, ujrzą też Boże działanie zmierzające do zbawienia i odrodzenia. Jaka jest ostateczne wypełnienie obietnic przekazanych przez Amosa, a dotyczących odrodzenia ludu pańskiego? Ewangelia Łukasza, 1 rozdział. Pierwszy rozdział i wersety 32 i 33. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. I Księga Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, wersety 13 do 18. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spośród pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroka, jakie napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. A pozostali ludzie szukają Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. Wielu żydowskich nauczycieli uważa, że Amosa 9, rozdział 11, wiersz w owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jego pęknięcie i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni. Werset ten jest mesjańską obietnicą daną Abrahamowi, potwierdzoną wobec Dawida i wyrażoną w Starym Testamencie. Nowy król z rodu Dawida będzie panował nad wieloma narodami, wypełniając Bożą obietnicę daną Abrahamowi. Mesjasz będzie panował nawet nad wrogami, takimi jak Edomici. Lud Boży, odbudowawszy się z ruin, nigdy więcej nie zostanie zniszczony. Gdy przyszedł Jezus Chrystus, wielki syn Dawida, Bóg wypełnił swoją obietnicę. Jakub cytuje ten fragment z księgi Amosa, by wykazać, że drzwi zbawienia są otwarte dla pogan,
tak iż mogą oni w pełni uczestniczyć w przywilejach przymierza danego Kościołowi. Bóg przez obiecanego Mesjasza, potomka Abrahama i Dawida, oferuje swoje błogosławieństwa odkupienia tak samo Żydom, jak i poganom. Ostateczne spełnienie tych obietnic dla wszystkich, którzy je przyjmują, tak Żydów, jak i pogan, nastąpi dopiero przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Jak możemy zachować żywą nadzieję opartą na tej obietnicy, nie pozwalając, by zgasła ona w trudach i mrokach doczesności? Dziękuję.